We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Мы еще ждем. Меня зовут Джонатан Чанс. Я Dzień dobry, witam wszystkich na 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ. Za kilka minut rozpoczniemy sesję dotyczącą globalnej odbudowy gospodarczej. W którym miejscu jesteśmy? Jesteśmy w Katowicach. Część z nas spotyka się tutaj stacjonarnie, a część będzie łączyła się online. Będziemy mówić o konsekwencjach pandemii COVID-19. Które podkreśliły potrzebę podjęcia wspólnych działań, aby ożywić spowolnioną gospodarkę globalną, jak również uwolnić czynniki wzrostu zarówno w państwach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Globalny wzrost gospodarczy nie był równy nawet jeszcze przed pandemią, podobnie jak postęp w zakresie osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W tej chwili państwa mają szansę, aby wykorzystać tę możliwość odbudowy gospodarczej jako szansę rozwoju w kierunku rozwoju bardziej zrównoważonego, inkluzywnego. Gospodarka cyfrowa może odegrać fundamentalną rolę jako taka, która stwarza szansę rozwoju ludzkiego, jak również rozwoju gospodarczego. Jest to bardzo ważne, abyśmy inwestowali w technologie ICT, abyśmy sprawili, żeby były one dostępne dla wszystkich warstw społecznych. I jest to jedna z lekcji, którą odbieramy w tym czasie odbudowy gospodarczej. A zatem zacznijmy nasze dyskusje. Przedstawię w tej chwili panelistów. Ale jeszcze niektórzy do nas dołączą za kilka minut. A zatem mamy tutaj ministra do spraw administracji publicznej ze Słowenii. Poprosimy może o kilka słów wprowadzenia. Dzień dobry. Czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony do udziału w tym panelu. I muszę państwa od razu przeprosić, ponieważ będę musiał niestety wcześniej wyjechać. A zatem bardzo proszę, aby państwo kontynuowali. Ja już nie chciałbym zabierać więcej czasu. Może w takim razie zgodziłby się pan skomentować to tytułowe pytanie. Jeśli chodzi o lekcje, które odebraliśmy w konsekwencji pandemii COVID-19, to chciałbym powiedzieć, że pandemia COVID-19 radykalnie zmieniła to, jak postrzegamy cyfryzację. Na pewno przyspieszyła cyfryzację. Technologie cyfrowe w tej chwili są dla nas niezbędne, abyśmy mogli kontynuować naszą pracę, naukę, ale również podtrzymywanie stosunków towarzyskich, zakupy. Właściwie technologie cyfrowe pozwalają nam kontynuować nasze codzienne życie. Pandemia COVID-19 również pokazała nam, że możemy podejmować lepiej decyzje za pomocą odpowiedniej analizy danych. I taka pogłębiona analiza danych jest również niezbędna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i dlatego musimy wspierać wdrażanie zaawansowanych technologii takich jak sztuczna inteligencja, big data, internet rzeczy. Tak jak wspomniałem już wcześniej, ta przyspieszona cyfryzacja wiąże się z wieloma korzyściami, ale również objawiła słabości obszaru cyfryzacji, również podkreśliła wykluczenie cyfrowe w różnych miejscach świata i dlatego uważam, że musimy przede wszystkim podkreślać to, że technologie ICT muszą być wiarygodne, muszą w centrum stawiać człowieka,
muszą być sprawiedliwe i żeby transformacja cyfrowa była sukcesem, musimy inwestować nie tylko w nowe technologie i łączność, ale również w budowanie nowych kompetencji ludzi, którzy będą użytkownikami tych technologii. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że niektórzy z naszych panelistów znajdują się tutaj na miejscu w Katowicach i mam nadzieję, że minister do spraw komunikacji i technologii, pan Iyad Mohammed Al-Khatib z Syryjskiej Republiki Arabskiej jest z nami. Czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tego spotkania. Jak państwo wiedzą, pandemia uderzyła w cały świat. Mówimy w tej chwili o piątej lub nawet piątej fali pandemii nowego koronawirusa. Mówimy o nowym wariancie, jakim jest Omikron. A czego się nauczyliśmy w trakcie pandemii? Po 2019 roku wszystkie miasta na całym świecie przechodziły przez kwarantannę. I to wiązało się z ogromnymi wyzwaniami, które stały przed rządami poszczególnych państw. Rządy poszczególnych państw zastanawiały się nad tym, jak zaoferować odpowiednią infrastrukturę obywatelom. Internet pozwolił zachować dostępność wielu usług. Internet dostępny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Internet stał się w zasadzie naszym domem i można powiedzieć, że ruch drogowy został zastąpiony ruchem w internecie. A zatem w internecie działo się bardzo wiele i w tej chwili ogromnym wyzwaniem, które przed nami stoi, jest to, aby inwestować w ogromną infrastrukturę telekomunikacyjną, w sieci internetowe, po to, aby można było sprostać temu natężonemu ruchowi w internecie. I to dlatego właśnie musimy przeznaczyć naprawdę duże kwoty na te inwestycje w sieci internetowe. I musimy ciągle rozwijać usługi cyfrowe. Usługi cyfrowe pozwalają nam, może powiem inaczej, rozwój usług cyfrowych jest tak szybki, tak szybko się rozwija w porównaniu z tradycyjnymi usługami gospodarczymi, że musimy przeznaczyć na ten rozwój naprawdę bardzo duże kwoty. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Wydaje mi się, że pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfrowych i pełnomocnik Polski do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać w Katowicach. Chciałbym przywitać państwa, którzy tutaj znajdują się na miejscu, ale również chcę serdecznie przywitać uczestników, którzy słuchają nas online. Dzięki technologii, która zmienia wygląd naszego świata, a w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami tych zmian, bo przypominam państwu, że z powodu pandemii poprzednia edycja szczytu cyfrowego ONZ została odwołana, a w tej chwili jest to już kolejne wydarzenie, w którym możemy uczestniczyć online, a zatem technologia pokazuje nam, jak bardzo szybko zmienia się nasz świat. A kiedy mowa o politykach publicznych, to zazwyczaj horyzont zmian to kolejna dekada, może kilka dekad, może kilka lat. Natomiast my tutaj udowadniamy, że można zmieniać świat naprawdę bardzo szybko i że ta zmiana może wpłynąć na nasze życie na przestrzeni dosłownie kilku tygodni czy miesięcy. Dlaczego jest to możliwe i dlaczego ja uważam, że jest to bardzo ważne, żeby te zmiany były częścią programu Narodów Zjednoczonych? A mianowicie dlatego, że technologia to coś, co wpływa na gospodarkę skali w sposób bezprecedensowy, nieporównywalny
w porównaniu do innych usług gospodarki. I oczywiście potrzebne są kolejne inwestycje, ale kiedy te inwestycje zostaną już poczynione, możemy skorzystać z technologii i następnie te wypracowane rozwiązania możemy rozpropagować na całym świecie, tak żeby dosłownie miliardy ludzi miały do nich dostęp. Dlatego myślę, że transformacja cyfrowa to coś, co w sposób radykalny przyspieszy tempo zmian. I bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że technologie cyfrowe rzeczywiście zmieniają świat. Pewnie w przeszłości takie były wizje futurologów, a my już w tej chwili jesteśmy świadkami tych zmian. Bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać i mam nadzieję, że to wydarzenie, które odbywa się w Katowicach, w bardzo ważnym miejscu dla polskiej historii, bardzo się cieszę, że jest to wydarzenie o zasięgu globalnym, ponieważ uczestnicy tego wydarzenia nie muszą tutaj przyjechać na miejsce, mogą również się z nami łączyć online. I raz jeszcze chciałbym Państwa przywitać i życzyć wszystkim owocnych dyskusji. Bardzo dziękuję. Ja również miałem nadzieję, że będę mógł przyjechać do Katowic. Niestety z uwagi na obostrzenia, które wprowadził rząd brytyjski, okazało się to niemożliwe. Zanim się połączymy jeszcze z pozostałymi panelistami, chciałbym Państwu teraz przekazać komunikat nagrany na wideo. Chyba jednak nie uda nam się uruchomić tego filmu wideo. O, już mamy. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy, chciałabym wypowiedzieć się w imieniu UNESCO. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w Światowym Szczycie Cyfrowym, który odbywa się w 2021 roku. Będę starała się przedstawić perspektywę krajów Azji i Pacyfiku. Do 2030 roku rejon Azji i Pacyfiku zmieni się diametralnie. A bardzo ważnym elementem będą przemiany cyfrowe. Nowo powstające technologie już teraz zmieniają to, jak wygląda, jak zorganizowany jest nasz region. Mają wpływ na wszelkie dziedziny naszej gospodarki. Stosowanie nowych technologii pozwala na zapewnienie łączności cyfrowej wszystkim mieszkańcom tego regionu, tak abyśmy mogli tworzyć cyfrowo włączające społeczeństwa. Niestety borykamy się z problemami takimi jak nowy wariant koronawirusa, wariant Omikron, a to oznacza, że pandemia nie skończy się w najbliższych dniach ani miesiącach, a zatem musimy nauczyć się z tym sobie radzić, ponieważ pamiętajmy, że jeszcze przez długi czas bardzo duża część naszej działalności będzie przebiegać online. Pamiętajmy, że nasz region to region najbardziej podzielony, jeżeli chodzi o cyfryzację. Mamy tam zarówno prężnie rozwijające się ośrodki, które wykorzystują cyfryzację i technologie cyfrowe, ale jest też bardzo wiele osób, które są cyfrowo wykluczone. Praktycznie połowa z 4,1 miliarda ludzi, którzy mieszkają w tym regionie, to są osoby, które nie mają dostępu do internetu, a zatem to trzeba także wziąć pod uwagę. Pamiętajmy, że musimy dążyć do tego, aby zapewnić odbudowę gospodarczą naszego regionu, a to także wymaga stosowania technologii cyfrowych. Musimy pamiętać, że konieczne są inwestycje w technologie nowej generacji, w nowe sposoby dostępu do sieci. Niestety tutaj cały czas jeszcze tempo nie dorównuje naszym oczekiwaniom i potrzebom, a zatem musimy pamiętać o tym, że trzeba działać wydajniej. Nowe możliwości pojawiają się praktycznie na wszystkich frontach. Podkreślę tylko trzy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie podaży, pamiętajmy, że w regionie mamy możliwości prowadzenia jeszcze szerzej zakrojonych inwestycji w technologie cyfrowe. Mamy dowody na to, że podczas pandemii w 2020 roku technologie cyfrowe w takich krajach jak Chiny, Republika Korei czy Japonia pozwoliły zapewnić ciągłość działalności, a także udostępniać wiarygodne informacje społeczeństwu.
w czasie rzeczywistym. Jeżeli chodzi o kwestie popytu, inwestycje w technologie cyfrowe będą miały istotne korzyści dla wszystkich mieszkańców, jeżeli chodzi na przykład o kształcenie ustawiczne, o włączenie dzieci w procesy oświatowe i edukacyjne, a także różnego rodzaju usługi dla osób z niepełnosprawnościami. To wszystko sprawia, że tworzymy bardziej inkluzywne cyfrowo społeczeństwo. Ale oczywiście to wymaga także odpowiednich regulacji, a także odpowiednich rozwiązań, które będą wprowadzały odpowiednie organy. Staramy się, aby technologie były wdrażane szybciej i aby zawiązywać partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w tym zakresie. Musimy także zacieśniać współpracę z różnymi agendami rządowymi, a także ze społeczeństwem obywatelskim. Tylko współpracując możemy zapewnić, że nasze społeczeństwo będzie miało dostęp do technologii cyfrowych w sposób włączający, a także będziemy mogli zapewnić zrównoważony rozwój tego sektora. A zatem staramy się opracowywać praktyczny plan działania, jeżeli chodzi o poszerzanie dostępu do technologii cyfrowych w naszym regionie w najbliższych latach. Jest to plan działania, na który składają się 3 filary i 25 różnych działań dotyczących łączności dostępnej dla wszystkich technologii cyfrowej, ich zastosowania, a także przełamywania przepaści cyfrowej, tak aby wszyscy mieli dostęp do technologii cyfrowej. Mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować także z innymi partnerami w ramach ONZ, a także z międzynarodowymi organizacjami, które zapewnią dostęp do technologii cyfrowych, a także przyspieszą transformację cyfrową na rzecz bardziej włączonego informatycznie społeczeństwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten głos, a teraz wracamy do Katowic. Liu Zhenmin, podsekretarz generalny do spraw gospodarczych i społecznych, jest z nami. Jaki jest pana pogląd na obecną sytuację? Bardzo dziękuję. Dziękuję, Jonathan, za moderowanie tej bardzo, bardzo interesującej dyskusji dotyczącej odbudowy gospodarczej na świecie. Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom naszego spotkania i chciałbym także podkreślić, że jestem po raz pierwszy na IGF. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników IGF w Katowicach. Jest to już 16. edycja szczytu cyfrowego, która odbywa się w formule hybrydowej, a więc zarówno mamy słuchaczy, którzy łączą się z nami przez internet, jak i osoby uczestniczące w tym wydarzeniu tutaj na miejscu w Katowicach. Mamy do czynienia z pandemią, która dotyka praktycznie wszystkich ludzi na świecie i borykamy się z tym problemem już od prawie 2 lat. W roku 2020 niestety szczyt cyfrowy odbywał się całkowicie wirtualnie, jedynie w internecie, ale było to możliwe dzięki cyfrowym technologiom, które przyszły nam z pomocą. Natomiast w tym roku jest to formuła hybrydowa, a zatem widzimy już pierwsze jaskółki nadziei, jeżeli chodzi o powrót do normalności. Możemy choć po części spotkać się tutaj na miejscu. Jeżeli chodzi o instytucję, którą ja reprezentuję, jednostka do spraw gospodarczych i społecznych ONZ, przeprowadza różnorodne analizy. Jedna z ostatnich analiz pokazuje, że wzrost gospodarczy będzie rósł o 5,6% w 2021 roku. 3,6%, o tyle skurczyło się PKB w 2020 roku, a zatem wychodzimy być może na prostą, choć tempo nie jest jeszcze wystarczające. Na pewno w wielu krajach widzimy już oznaki wzrostu, natomiast niestety ten wzrost i powrót do normalności nie przebiega równomiernie we wszystkich krajach. Nasze analizy pokazują, że około połowy członków ONZ to są państwa, w których niestety poziom wzrostu gospodarczego niestety nie osiągnie jeszcze tego poziomu, który mieliśmy przed pandemią.
czyli nie powrócą jeszcze te kraje do swojego poziomu rozwoju gospodarczego z 2019 roku. A zatem wszyscy musimy działać jeszcze skuteczniej, aby osiągnąć odbudowę gospodarczą. Ponieważ taka jest sytuacja, to z nią będziemy się borykać w 2021 roku. Ale pamiętajmy, że nie możemy tracić pewności siebie. Musimy być pełni nadziei. Czego możemy się nauczyć? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, co dzieje się w 2021 roku? Widzimy, że mamy do zrobienia bardzo wiele. Pierwszy element to są szczepienia. Widzimy, że w tych krajach, gdzie szczepienia przebiegają bardzo prawidłowo i bardzo skutecznie, przekłada się to także na pozytywne oznaki odbudowy gospodarczej. A zatem widzimy, że szczepienia, programy szczepień pomagają ludziom wracać do normalności, do pracy, a także do normalnych wzorców, czy dobrze nam znanych wzorców konsumpcji. Kolejny element to inwestycje. W ciągu ostatniego roku, czy nawet jeszcze wcześniej, w tych krajach, w których prowadzone były inwestycje chroniące mieszkańców przed skutkami pandemii, odbudowa przebiega szybciej i skuteczniej. Niestety nie we wszystkich krajach tak jest. W niektórych krajach możliwości inwestycyjne są dość ograniczone, a to przekłada się na wolniejsze tempo odbudowy. Szczególnie dotyczy to tych krajów, które są krajami o średnim poziomie przychodów, a także w krajach rozwijających się. A zatem inwestycje to bardzo ważny element. Ale jeszcze jest jeden element, o którym warto wspomnieć. Chodzi tutaj o poziom dostępu do technologii cyfrowych. I to także widzimy bardzo wyraźnie. Widzieliśmy to w ciągu ostatnich 2 lat. To technologie cyfrowe pozwoliły nam wszystkim, mieszkańcom świata, mieć kontakt z innymi. Dzięki technologiom cyfrowym pozostaliśmy w kontakcie, a także technologie cyfrowe przyspieszają proces odbudowy. Ale pamiętajmy, że to także jest kwestia, która nie jest zapewniona wszystkim jednakowo na całym świecie. Pamiętajmy, że naprawdę około połowy mieszkańców świata nie ma dostępu do internetu, a to oznacza, że są to osoby, które nie mogą odnosić korzyści, które wiążą się z takimi procesami, jak na przykład zakupy w internecie, czy uczenie się przez internet, a nawet korzystanie z elektronicznych usług medycznych, czy innych usług cyfrowych. A zatem to także kraje, które mogą mieć problem, jeżeli chodzi o tempo odbudowy gospodarczej. A zatem technologie cyfrowe mają bezpośrednie przełożenie na tempo tej odbudowy. Jakie możemy wnioski wyciągnąć z tej sytuacji, jeżeli chodzi o pandemię i to, o czym powiedziałem? Przede wszystkim musimy zachęcać wszystkie kraje do tego, aby podejmowały daleko idące wysiłki, przede wszystkim związane z wdrażaniem programów szczepień. I tutaj mamy taką inicjatywę WHO, która ma zapewnić, że 70% mieszkańców świata i każdego kraju zostanie zaszczepione do połowy 2022 roku. I to jest taki cel, który musimy osiągnąć. Tylko osiągnięcie tego celu pozwoli nam marzyć o świecie po pandemii, o świecie, który wróci do normalności. Jeżeli nie uda się nam osiągnąć tego celu, wzrost gospodarczy i odbudowa gospodarcza będzie ogromnie utrudniona. Pamiętajmy, że wszystkie kraje ucierpiały w wyniku pandemii. Takie gałęzie gospodarki jak turystyka na przykład ucierpiała bardzo znacząco. Mamy problem z globalnymi łańcuchami dostaw, które także ucierpiały w wyniku pandemii. A zatem szczepienia i jeszcze raz szczepienia. Do połowy 2022 roku musimy zaszczepić większość populacji świata. Kolejna kwestia, inwestycje, o których już wspominałem. Inwestycje są nieodzowne, ale chodzi tutaj nie tylko o inwestycje infrastrukturalne na przykład. Ale chodzi także o inwestycje, które pozwolą utrzymać przy życiu małe przedsiębiorstwo. Pamiętajmy, że to MŚP bardzo często są tymi organizacjami, tymi podmiotami, które tworzą najwięcej miejsc pracy. A zatem
kwestia zatrudnienia, kwestia nowych miejsc pracy to są kwestie, które są niezwykle ważne praktycznie we wszystkich krajach i to musimy podkreślać. Aby zwiększać poziom zatrudnienia w poszczególnych krajach świata, musimy dbać o inwestycje, które pomogą tym samym uniknąć kryzysu społecznego w kolejnym roku pandemii. Inwestycje jednakże należy także wzmacniać i muszą one być skierowane na to, aby pomóc szczególnie tym krajom, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu, z którym się borykamy. Jest to szczególnie kryzys związany między innymi z zadłużeniem. Wiele krajów niestety boryka się z ryzykiem niewypłacalności. A zatem w najbliższych miesiącach, miejmy nadzieję, uda nam się tym krajom pomóc. I dlatego właśnie realizowany jest nowy program w ramach IGF. I jest to właśnie nowy program, który koncentruje się na tych właśnie krajach, które wymagają konkretnych inwestycji. A zatem kryzys zadłużenia to jest bardzo istotna kwestia w niektórych krajach. Oczywiście w przeszłości borykaliśmy się już z kryzysami gospodarczymi, ale musimy starać się w przyszłości uniknąć kolejnego kryzysu finansowego. Kolejna kwestia. Jeżeli chodzi o szczyt cyfrowy ONZ, powinniśmy wykorzystać to jako forum i platformę, która pozwoli wypracować rozwiązania dotyczące zapewnienia większego włączenia cyfrowego, a zatem chcemy zaradzić tej cyfrowej przepaści, którą w tej chwili widzimy na świecie. Chcemy zwiększyć dostępność technologii cyfrowych. Chcemy zatem wykorzystać 16 IGF w Katowicach, aby zaapelować do wszystkich na świecie właśnie o te trzy kwestie. Po pierwsze, o to, aby wspierać programy szczepień, aby zaszczepić się samemu, aby zaszczepić swoje rodziny, a dzięki temu pomóc sobie samemu, swojemu krajowi i całemu światu. A zatem dopiero kiedy osiągniemy odpowiedni poziom wyszczepialności, będziemy mogli marzyć o tym, aby wrócić do normalności, którą znamy sprzed pandemii. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. To rzeczywiście bardzo ważne przesłanie. A teraz głos ze strony pani dyrektor Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Doreen Bogdan-Martin. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Mam nadzieję, że państwo mnie słyszą. Szczególnie chciałabym podziękować naszemu gospodarzowi, czyli moje podziękowania składam na ręce rządu polskiego. To bardzo ważna dyskusja, a mianowicie gdzie jesteśmy, czego się nauczyliśmy w trakcie pandemii COVID-19. Chciałabym może wrócić do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, mianowicie do tego, jak bardzo ważna jest globalna łączność, ale również jak ciągle istotne jest wykluczenie cyfrowe. Wiemy o tym, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do wzrostu globalnej łączności na skalę bezprecedensową o 17% zwiększyła się liczba użytkowników internetu w trakcie ostatnich 2 lat. Ale wiemy też o tym, że 2,9 miliarda ludzi na świecie, czyli 37% światowej populacji, to ludzie, którzy jeszcze nigdy nie podłączyli się do internetu. I oczywiście również podczas pandemii to były te osoby, które nie miały dostępu do zatrudnienia, do edukacji i do różnych innych usług, czy też do zdobywania informacji. A poza tym 4,9 miliarda osób
to te osoby, które mają kłopot z dostępem do internetu, który jest albo zbyt kosztowny, albo zbyt wolny, albo działa w sposób niezakłócony zbyt rzadko. I to mnie sprowadza do mojego drugiego argumentu. Mianowicie tutaj pojawia się ogromna szansa dla nas, żeby zmienić na korzyść ten obraz globalnej łączności. Potrzebne jest działanie w ramach partnerstwa. Pandemia COVID-19 pokazała nam, jak wiele możemy osiągnąć, kiedy pracujemy wspólnie. Oczywiście szczepionki to znakomity przykład takiej właśnie współpracy i o tym powiedział przed chwilą podsekretarz. W ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego my również uruchomiliśmy cały nowy pakiet działań związanych z pandemią COVID-19 i myślę, że możemy w tej chwili powiedzieć, że wszystkie państwa stoją przed podobnymi wyzwaniami w przyszłości. Musimy walczyć z wykluczeniem cyfrowym, musimy inwestować w nową infrastrukturę cyfrową, musimy promować transformację cyfrową i oczywiście musimy również budować odporność cyfrową na wypadek kolejnych kryzysów. Podobnie jak w trakcie pandemii COVID-19 musieliśmy wspólnie zmagać się z tymi wyzwaniami. Te wyzwania, które wiążą się z łącznością globalną, są po prostu zbyt wielkie, żebyśmy mogli w pojedynkę sobie z nimi poradzić. Będzie w trakcie tego szczytu odbywała się sesja dotycząca koalicji cyfrowej. Zapraszam do udziału w tej sesji. Myślę, że wszystkie państwa muszą uruchomić dostępne zasoby, tak żeby wzmocnić ten wspólny wysiłek na rzecz transformacji cyfrowej. To będzie sesja, która dzisiaj odbędzie się po południu. Jonathan, oddaję ci już głos. Bardzo dziękuję, Doreen. A w tej chwili chciałbym przejść do pani Simonetty Di Pippo. Jest to szefowa biura ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Ten czas, w którym się spotykamy, jest bardzo ważny, ponieważ z jednej strony wszyscy borykamy się z wyzwaniami, które wiążą się z pandemią COVID-19. I jeśli chodzi o nasze biuro ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej, to muszę powiedzieć, że staramy się, aby korzyści, które wiążą się z podbojem przestrzeni kosmicznej, były dostępne dla wszystkich. Staramy się zwiększać globalną łączność. I tak jak już powiedzieli niektórzy poprzedni paneliści, czasami potrzebny jest kryzys, żebyśmy wspólnie podjęli taki zbiorowy wysiłek. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, ciągle jeszcze stoją przed nami istotne wyzwania, jeśli chodzi o dostęp globalnej społeczności do internetu, a więc można powiedzieć, że pandemia COVID-19 trochę nas popchnęła we właściwym kierunku, jeśli chodzi o zwiększanie globalnej łączności. Chcę również podkreślić to, że sekretarz generalny odegrał niebagatelną rolę we wzmacnianiu współpracy cyfrowej i ta współpraca cyfrowa, a zwłaszcza raport sekretarza generalnego na temat współpracy cyfrowej, również obejmuje bardzo konkretne rekomendacje dotyczące globalnej łączności. Sekretarz generalny również podkreśla, jak ważna jest tak zwana Our Common Agenda, czyli nasz wspólny program. Jeśli chodzi o działania naszego biura, to tutaj przestrzeń kosmiczna w bardzo istotny sposób wykorzystuje dane
i infrastrukturę cyfrową. Pamiętajmy, że przestrzeń kosmiczna również jest takim czynnikiem, który przyspiesza osiągnięcie zrównoważonych celów rozwoju Narodów Zjednoczonych. I zostało to również już tutaj podkreślone, że kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest partnerstwo. Chciałabym podkreślić to, że zrównoważony cel, przepraszam, cel zrównoważonego rozwoju numer 17 to jest dla nas taki priorytetowy cel, jeśli chodzi o takie właśnie wspólne wysiłki. Bardzo dziękuję. Chciałbym teraz, żebyśmy przeszli do trochę bardziej pogłębionej dyskusji. Jest z nami Teki Akutech Falconer. Chciałbym zapytać o to, czy pandemia utrudniła osiągnięcie zrównoważonych celów rozwoju. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że pandemia COVID-19 podkreśliła fakt, że świat jest bardziej połączony, niż może nam się to wcześniej wydawało. Pandemia COVID-19 podkreśliła to, jak ważna jest technologia, ale również w sposób bardzo wyrazisty pokazała nam, że wykluczenie cyfrowe dotyczy ciągle wielu społeczności, takich jak na przykład społeczności w Afryce. Widzę, że polityki, które zostały wdrożone w moim kraju, nie zapobiegły ubóstwu i widzę to, że niestety poziom ubóstwa zwiększył się. Niestety zwiększyła się liczba osób dotkniętych głodem, mimo dystrybucji dostępnych zasobów nie udało się zapobiec ubóstwu. Na pewno pandemia COVID-19 wpłynęła na nasze zdrowie, jak również jakość edukacji. Ja mieszkam w ośrodku miejskim i tam pomagałam młodemu chłopcu i w trakcie pandemii COVID-19 niestety ten chłopiec musiał opuścić szkołę, ponieważ nie miał dostępu do narzędzi technologicznych, które pozwoliłyby mu uczestniczyć w zajęciach szkolnych. A więc technologia jest bardzo istotna i to nam uwidoczniła pandemia, ale pandemia również naświetliła nam ten wielki rozdziew, wielką lukę cyfrową pomiędzy państwami rozwiniętymi i rozwijającymi się, pomiędzy bogatymi i biednymi. Widzimy to również na przykładzie dystrybucji szczepionek. Chciałabym podczas tego szczytu porozmawiać o tym, jak ważne jest to, że żadna z naszych społeczności nie jest wyspą. Nasze społeczności są ze sobą połączone i widzieliśmy to bardzo wyraźnie podczas pandemii COVID-19. Dostrzegliśmy to, jak ważne jest to, żeby nikt nie pozostał w tyle, żeby nikogo nie zostawiać samemu sobie. Żeby to było możliwe, musimy się upewnić, że nasze państwa ze sobą współpracują, że nasze gospodarki ze sobą współpracują, że współpracują również organizacje społeczeństwa obywatelskiego i że wszyscy angażujemy się na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, Jonathanie. Bardzo dziękuję. Chciałbym teraz zapytać o to, jakie mogą być przeszkody na drodze do osiągania celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Ponieważ pan musi nas za niedługo opuścić, to pytanie do pana. Myślę, że łączność na pewno odgrywa istotną rolę w przyspieszeniu transformacji cyfrowej. To już powiedzieli pozostali paneliści i w ostatnich miesiącach zauważyliśmy, że łączność nie jest kwestią wyboru czy preferencji, ale jest po prostu koniecznością. Jest czymś, co pozwala nam pójść do pracy czy do szkoły. A więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby poprawiać zasięg internetu szerokopasmowego, żeby również zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G. Rozwój cyfryzacji musi odbywać się w taki sposób, który bazuje na wzajemnym zaufaniu i transparentności. Istotne inwestycje będą musiały zostać poczynione w przyszłości, żeby osiągnąć cele, które wiążą się z globalną łącznością i musimy tego dokonać, bazując na bardzo intensywnej współpracy pomiędzy sektorami publicznymi i prywatnymi. Żeby takie
inwestycje w infrastrukturę na bardzo dużą skalę mogły być możliwe, musimy ze sobą współpracować. I tylko wtedy uda nam się zapewnić równy dostęp do łączności. Tak jak powiedział minister do spraw administracji publicznej w Słowenii, staramy się wspierać rozwój łączności wspólnie przy wykorzystaniu środków z funduszy publicznych. Inwestujemy w rozwój sieci internetu szerokopasmowego. Również angażujemy się w inicjatywy pod hasłem Inteligentne miasta, inteligentna infrastruktura i mamy nadzieję, że te cele uda nam się zrealizować bardzo szybko. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzenia się podczas tego panelu i wszystkim życzę dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy i bardzo dziękujemy, panie ministrze, że pan do nas dołączył. Mamy dosłownie 6 minut jeszcze tylko, ponieważ musimy zakończyć punktualnie o godzinie 12:00. A zatem chciałbym teraz udzielić głosu jeszcze panu Iyadowi Mohamedowi Al-Khatibowi, ministrowi do spraw komunikacji i technologii w Syryjskiej Republice Arabskiej. Bardzo dziękuję. Myślę, że przed nami stoi wiele wyzwań. Są to przede wszystkim wyzwania, które stoją przed rządami państw, jeśli chodzi o osiąganie celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Myślę, że takim największym wyzwaniem jest inwestycja w infrastrukturę, ponieważ infrastruktura musi być wystarczająco silna, żeby poradzić sobie z tym natężonym ruchem w internecie. Na pewno musimy zainstalować wiele platform cyfrowych, za pomocą których rządy będą w stanie oferować różne usługi dla swoich obywateli. Mam tutaj na myśli zwłaszcza platformy do e-learningu czy e-zdrowia. Kolejna kwestia, która dotyczy inwestycji w infrastrukturę, jest następująca. Musimy rozwijać sieci telekomunikacyjne, ogromne sieci telekomunikacyjne, to są takie dwa wyzwania, o których będziemy mówić. Ale również istotnym wyzwaniem jest treść cyfrowa. Musimy na pewno przyspieszyć pojawianie się treści w internecie. I tutaj mam na myśli właśnie znowu platformy takie jak e-zdrowie, e-gospodarka, jak również platformy do zakupów w internecie. Na pewno musimy również przekazywać odpowiednią wiedzę obywatelom na temat transakcji cyfrowych. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to to, że ważne są również umiejętności, nowe umiejętności pracowników. I tutaj mam na myśli nie tylko sektor prywatny, ale również sektor publiczny. Wszyscy pracownicy będą musieli zostać wyposażeni w nowe umiejętności, takie umiejętności, które ułatwią im transakcje cyfrowe. A zatem myślę, że musimy stworzyć nowy program zajęć na studiach wyższych, że musimy przygotować wszystkich uczniów i studentów do transformacji cyfrowej. Taka adaptacja cyfrowa jest bardzo ważna w kontekście kształcenia nowych pracowników. Bardzo dziękuję. Mamy dosłownie tylko jeszcze 5 minut, więc chciałbym zapytać o rzecz następującą. Wiemy o tym, że dość duży odsetek światowej populacji nie ma dostępu do internetu. Co państwa zdaniem można byłoby zrobić, żeby przyspieszyć ten proces cyfryzacji, żeby udostępnić internet wszystkim mieszkańcom globu? Bardzo proszę o bardzo krótkie wypowiedzi, ponieważ już kończymy. Co mogłoby przyspieszyć tę transformację? Na pewno wzmocniona współpraca międzynarodowa.
Jeśli mówimy o cyfryzacji, to nie możemy zapominać o tym, że w dzisiejszym świecie ciągle 800 milionów ludzi nie ma dostępu do elektryczności. Dla tych osób, które nie mają dostępu do elektryczności, w zasadzie nie ma racji bytu rozmowa o cyfryzacji. Jeśli chodzi o dostęp do elektryczności, to się wiąże bardzo ściśle z dostępem do cyfryzacji, do internetu. I dlatego powiedziałem na początku, że potrzebna jest współpraca międzynarodowa, współpraca pomiędzy północą i południem. Krytyczna będzie taka właśnie współpraca na arenie międzynarodowej, żeby osiągnąć ten cel. I dlatego musimy budować międzynarodowe koalicje. Organizacja Narodów Zjednoczonych może w tym kontekście odegrać bardzo ważną rolę, ale potrzebne jest wsparcie ze strony państw członkowskich, jak również innych interesariuszy. Na przestrzeni najbliższych lat musimy podjąć wspólne wysiłki, żeby zapewnić dostęp do technologii cyfrowych tym najuboższym, żebyśmy mogli mówić o globalnym dostępie do internetu. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. I pytanie jeszcze na koniec do Doreen Bogdan-Martin. O, bardzo trudna jest moja rola na koniec tego panelu, ale zakładam, że musimy poradzić sobie z barierami w dostępie do infrastruktury. Musimy wzmacniać łączność, musimy poprawiać treść cyfrową i na pewno musimy działać wspólnie na rzecz postępu cyfryzacji. Pani Simonetta Di Pippo. Będę mówić bardzo zwięźle. Musimy przyspieszyć osiąganie celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. I my, nasze biuro na pewno będzie udzielało wsparcia w tym procesie. A ja bym powiedziała, że najważniejszy jest dostęp. A dostęp do internetu to oznacza, że internet nie może być zbyt drogi, że musimy budować zdolności w obszarze cyfryzacji i na pewno musimy zagwarantować odpowiednią infrastrukturę. Kiedy mówimy o tym, że ludzie muszą mieć dostęp do internetu, to oznacza, że musimy również mieć kontakt z tymi osobami, które ciągle dostępu do internetu nie mają. I pan Janusz Cieszyński na koniec. Ja sobie zrobiłem takie szybkie obliczenie, dosłownie na tyle koperty i wydaje mi się, że ciągle jeszcze potrzebujemy 100 miliardów euro, żeby 3 miliardy ludzi miało dostęp do internetu. I myślę, że to jest absolutnie wykonalne. Myślę, że to jest absolutnie do zrobienia. 100 miliardów euro, tylko tyle. Bardzo dziękuję. No, kiedy pan to mówi takim tonem, to rzeczywiście wydaje się to osiągalne. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Przepraszam za opóźniony start tego panelu. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie nam czasu.